Od dziś można wnioskować o wyższe dotacje w programie Czyste Powietrze. Inicjatywa skierowana jest głównie do osób mniej zamożnych. Wysokość wsparcia sięga nawet 37 tysięcy złotych na termomodernizację domu i wymianę źródła ciepła. Z podwyższonego wsparcia finansowego, sięgającego nawet 37 tysięcy złotych, będą mogły skorzystać rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub gdy dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 1960 zł. Otwieramy bardzo ważną przestrzeń, która pozwoli do programu Czyste Powietrze włączyć Polaków o niższych dochodach, którzy potrzebują większego wsparcia od państwa na inwestycje termomodernizacyjne. Zależy nam na tym, aby jak najszybciej poprawić jakość powietrza w Polsce. Podkreśla minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Żeby móc skorzystać z dofinansowania, przyszli beneficjenci będą musieli uzyskać od gminy zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, a następnie dołączyć je do wniosku. Wniosek o dotację można składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub za pośrednictwem gminy. Procedur można dokonać także elektronicznie. W ramach programu skorzystają także gminy. Otrzymają one dodatkowe środki na obsługę potencjalnych beneficjentów. To 100 zł za każde wydane zaświadczenie, załączone następnie do wniosku o dotację. Ministerstwo szacuje, że dzięki współpracy z gminami będą one obsługiwały w ten sposób około 100 tysięcy wniosków rocznie.